Ubiegły rok 2017 podsumowała Suwalska Izba Przemysłowo-Gospodarcza. Z tej okazji odbyło się spotkanie noworoczne organizowane przez lokalnych przedsiębiorców. Były wykłady, prezentacje i przemówienia. Wszystko po to, aby rozmawiać na tematy związane z przemysłem, gospodarką i miejscem Suwałk w regionie. Warto tutaj wspomnieć, że organizacja zrzesza już ponad 100 firm. To niezwykle ważne, abyśmy mówili jednym głosem, powiedział Radiu 5 Bogdan Sadowski, właściciel firmy Sabo i przewodniczący izby. Firmy cały czas zgłaszają się do nas, no, przekroczyliśmy już na ten moment chyba setkę firm. Myślę, że po 4 latach działalności to już będzie powyżej 100 firm. Izba gospodarcza ma główne zadanie, to właśnie zjednoczenie tych firm, żeby mogły wspólnie rozmawiać, wspólnie jednym głosem. Reprezentujemy przede wszystkim biznes suwalski i suwalskich okolic na forum województwa, bo tam dotychczas nikogo właśnie nie było z Suwałk. Dzisiaj jesteśmy i to bardzo mocno jesteśmy. Jesteśmy w Radzie u Marszałka, jesteśmy w Radzie Dialogu Społecznego. W zasadzie wszystko, wszędzie gdzie się cokolwiek dzieje w województwie, to Izba Suwalska jest zapraszana i przedstawiciele Izby są. Chcemy zjednoczyć coraz więcej firm z regionu Suwałk, Augustowa i Sejn, dodaje Sadowski. Bo 100 firm to nie jest jeszcze wszystko, a firm w Suwałkach, jak Państwo wiecie, no przybywa. I to dość intensywnie. Strefa się rozwija, także chcemy jak najbardziej zjednoczyć coraz większą ilość firm z Suwałk, ale nie tylko Suwałk, bo właśnie coraz częściej okolica pyta nas, Augustów i inne okolice, że też chciałyby przystąpić. Oczywiście wszystkich bardzo chętnie przyjmujemy, na tym właśnie to polega, żebyśmy ten region suwalsko-augustowsko-sejneński tutaj reprezentowali na forum województwa i na forum kraju, bo też należymy do Krajowej Izby Gospodarczej. Suwalska Izba Przemysłowo-Gospodarcza działa na terenie województwa podlaskiego od 2014 roku. Izba łączy firmy działające w regionie, pomaga w wymianie doświadczeń między przedsiębiorstwami i kontaktach z organami administracji rządowej.